Cześć. W ostatni weekend czerwca. Zapraszam do Instytutu Grodowskiego. Paragraf, artykuł. Artykuł, paragraf. Chcemy mówić o rzeczach ważnych. Protestują przeciwko reżimowi Łukaszenki, walczą o swoją wolność. I właśnie pracuję nad scenariuszem. Dramat życia ludzkiego jest uchwycony za pośrednictwem żywego słowa. Kobieta na przystanku donikąd. Czy praca czyni wolnym? Jest to tekst o pracy seksualnej w Polsce. Jest to temat o zdalnym nauczaniu z perspektywy wykładowców i nauczycieli. Jako Polska powinniśmy do tej neutralności klimatycznej dążyć w okolicach roku 2050, jeżeli to możliwe, dużo wcześniej. Jak zacznie gdański hel zalewać? Właśnie dokonuję ostatnich szlifów mojego autobiograficznego, właśnie poczułam się staro, scenariusza czytania performatywnego. Ze mną wspaniałe aktorki z zespołu tego teatru. Człowiek młody, ale już dosyć poturbowany. Niezwykle odważna jako kobieta, bo wybrała sobie trudny sposób życia, taki niebezpieczny, po to, żeby być blisko ukochanego Adama. Nie będzie sztuczności. Nie będzie Coca-Coli i popcornu. Może warto przyjść i spotkać się z nami. Dlatego zapraszamy serdecznie na paragraf. Ja się wybieram. One też się wybierają, a ty? Do zobaczenia! Do zobaczenia!